Witamy Państwa w cotygodniowej audycji bez komentarza. Witamy słuchaczy Radia Fama, sympatyków portalu TV Tomaszów i telewidzów Telewizji Amazing. Dziś razem z nami jest burmistrz Opoczna, pan Jan Wieruszewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, spróbujmy podsumować rok 2011. Jaki był dla Opoczna? Dla Opoczna był dobry, natomiast dla nas, samorządowców realizujących budżet, realizujących zadania, niezwykle trudny, dlatego że przyjęliśmy bardzo ambitny plan, gdzie wydawało się, że nie uda się tego zrealizować, bo i czasy trudne, ale zaryzykowaliśmy w takim sensie, że podjęliśmy się realizacji takich zadań, gdzie na początku roku nie do końca byliśmy pewni, czy otrzymamy wsparcie, otrzymamy dofinansowanie. A w sytuacji, kiedy rzeczywiście realizując tak wiele inwestycji, zwłaszcza tych przy udziale środków europejskich, większość samorządów, również i my, no musimy brać też kredyty, żeby zapewnić wkład własny, żeby można było spełnić wszystkie warunki, jakie stawia nam tu w tym przypadku instytucja wdrażająca. Mówię dobry, dlatego że udało nam się zrealizować te wszystkie zadania, udało nam się pozyskać maksymalną ilość środków, bowiem że nawet nie spodziewaliśmy się, że w takim zakresie uda się pozyskać środki na realizację tych zadań. Także to był kolejny bardzo dobry rok dla Opoczna, jeśli chodzi o wielkość nakładów na inwestycje, ilość zrealizowanych i oddanych do użytku zadań, inwestycji. Bardzo ważnych z punktu widzenia funkcjonowania miasta, funkcjonowania gminy, ale myślę, że nie tylko, również i powiatu, ale nie tylko powiatu, bo zrealizowaliśmy choćby takie inwestycje jak budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów. Bardzo ważna rzecz dzisiaj. Zakładu, który obsługuje nie tylko powiat, ale również sąsiednie gminy, sąsiednich powiatów. Także takich inwestycji udało się zrealizować bardzo dużo. No i myślę, że rok taki wyjątkowy, choćby z takiego punktu widzenia, że został oddany, zrealizowany i oddany do użytku dwie obwodnice miasta. No właśnie, to bardzo ważne. Tak. To się rzadko zdarza. Tak, i w planach jest jeszcze, są jeszcze inne inwestycje drogowe teraz, prawda? Znaczy, jesteśmy też w trakcie realizacji, ale jeśli chodzi o obwodnice, to oczywiście te inwestycje na dzień dzisiejszy w dużej mierze rozwiązują nam problem poruszania się po mieście. Bo udało się dzięki tym drogom wyprowadzić ciężki ruch. Zresztą miasto dzisiaj po oddaniu tych dróg no, odetchnęło z ulgą. To mówią mieszkańcy, zwłaszcza ci, których domy położone są w bezpośrednim sąsiedztwie tych ulic. No właśnie, i to jest też dla tych, którzy mieszkają pod miastem, tak? Dojeżdżają do pracy bądź przemieszczają się kiedyś przez miasto, teraz mogą już to ominąć. Proszę mi powiedzieć, czy piszecie projekty równolegle, prawda, na różne inwestycje? Tak, to piszemy projekty. W ogóle przygotowywaliśmy się do tej perspektywy 2007-2013 wiele lat w ten sposób, że przygotowaliśmy projekty, uzyskaliśmy pozwolenia na budowę, czyli te inwestycje czekały jakby na ogłoszenie naborów. I wszędzie tam, gdzie Urząd Marszałkowski, ale nie tylko, bo przecież są też inne źródła pozyskiwania środków, gdzie zostały ogłoszone nabory na pozyskanie środków, na realizację tych inwestycji, to właściwie wszędzie pukaliśmy. I chcę powiedzieć, że dość skutecznie, bo właściwie wszędzie tam, gdzie pukaliśmy, otrzymaliśmy pieniążki na realizację tych inwestycji. A proszę powiedzieć, czy korzystacie z takich instytucji zewnętrznych, czy to jest tylko wszystko w zasięgu Urzędu Miasta? Jeśli chodzi o duże projekty, tak jak choćby teraz, który jest jeszcze realizacja jest przed nami, czyli modernizacja oczyszczalni ścieków, ujęcia wody, budowa kanalizacji dla aglomeracji Opoczną, mam na myśli tu przede wszystkim miejscowości położonych wokół Opoczna. Jest to duża inwestycja, ponad 63 miliony złotych. To oczywiście tu przy przygotowaniu projektów korzystaliśmy też z pomocy instytucji, które specjalizują się w tym zakresie, ale chcę powiedzieć, że też były takie sytuacje, gdzie musieliśmy też podziękować, bo okazało się, że te instytucje też zrobiły wiele błędów. Musieliśmy to poprawić i poprawić w własnym zakresie. Chcę powiedzieć, że mamy wielu ludzi, zespół ludzi, który no, doskonale orientuje się w warunkach, w przygotowywaniu tych wniosków. I myślę, że tutaj to jest chyba największy, dzisiaj największa wartość i główny, powiedziałbym, powód tego, że dość skutecznie aplikujemy właśnie o te środki zewnętrzne.
No właśnie, proszę powiedzieć, że chodzi o tą oczyszczalnię ścieków. To jest dla tych miejscowości położonych obok Opoczna, bo to są chyba Sobawiny, Kruszewiec, o ile się nie mylę, tak? To jest inwestycja w realizacji? Znaczy ta, która jest realizowana, to jest zupełnie inna inwestycja, dlatego że ta inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i to jest aglomeracja do 2000 RLM-ów, czyli mniejsza. Ona właściwie jest na ukończeniu. Myślę, że lada dzień powinna być oddana do użytku. To jest budowa, tutaj to jest budowa od podstaw oczyszczalni ścieków wraz z sieciami i przyłączami dla mieszkańców właśnie w tej aglomeracji. Natomiast ta inwestycja, o której wspomniałem, będzie to inwestycja już realizowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli z programu, który obsługuje i realizuje duże wnioski i to jest aglomeracja powyżej 15 tysięcy RLM-ów. To dotyczy Opoczna i oczywiście miejscowości położonych wokół Opoczna. Modernizacja oczyszczalni będzie służyła nie tylko tym miejscowościom, które będą włączone do tej oczyszczalni, ale przede wszystkim też i miastu, jak również modernizacja czy rozbudowa ujęcia wody, bo nie tak dawno też ta modernizacja była realizowana, ale oczywiście zapotrzebowanie wzrasta. Stąd również zachodzi taka potrzeba, żeby modernizować ujęcie wody. Czy Państwo wcześniej kierujecie się takimi narzuconymi przez Unię dyrektywami, że na przykład trzeba wprowadzić taki a taki przepis, tak jak właśnie jest to z tymi oczyszczalniami ścieków, bo chyba do połowy 2013 roku miasta i gminy mają czas na wdrożenie tej dyrektywy unijnej, że wszyscy i wszystkie budynki mają być skanalizowane, tak? Znaczy to jest do końca 2014 roku, 14. Czyli mówi się, że do 2015 roku wszystkie zadania w tym zakresie powinny być zrealizowane, ale to dotyczy przede wszystkim aglomeracji. Aglomeracje to są skupiska, w zależności tutaj od wielkości, bo są aglomeracje do 2000 RLM-ów i powyżej 15 tysięcy. I tu głównie zwraca się uwagę na gęstość zaludnienia tych terenów, prawda? Bo to one decydują o tym, czy te wnioski kwalifikują się do dofinansowania właśnie z tych środków europejskich. Te mniejsze oczywiście z regionalnych programów, natomiast te duże aglomeracje z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czy jest priorytetem to, co jest dla miasta najpierw powiedzmy w pierwszej kolejności do zrealizowania i czy tam można pozyskać pieniądze unijne i wtedy staracie się właśnie w tych kierunkach pisać te wnioski? Te priorytety to właśnie zostały określone poprzez programy, bo to, o co wcześniej pani redaktor pytała, jeśli chodzi o kanalizację, czyli tak zwaną sanitację, to jest zobowiązanie naszego kraju do zrealizowania tegoż zakresu do końca 2014 roku. I za to zobowiązanie odpowiada zarówno rząd, jak i samorządy. I to są priorytety. To myślę, że rząd też tutaj robi wszystko, żeby w tych terminach te inwestycje, te aglomeracje, które zostały ustanowione, bo ustanowienie tej aglomeracji ma też swoją procedurę. To nie jest tak, że gmina sobie pomyślała, że obejmie na przykład jakiś tam teren aglomeracją. Decyzję wcześniej wydawał wojewoda, teraz marszałek. I tu muszą być spełnione określone wymogi, czyli przede wszystkim ta gęstość zaludnienia decyduje. To właśnie tam, gdzie ustanowione zostały te aglomeracje, to automatycznie ci, którzy podjęli decyzję o ustanowieniu tej aglomeracji, jak i również ci, którzy wnioskowali, czyli w tym przypadku samorządy, podjęliśmy wspólne zobowiązanie, że do końca 2014 roku w tych aglomeracjach zostanie zbudowana infrastruktura z zakresu oczyszczalni, jak i budowy oczywiście sieci kanalizacyjnych i przyłączy, tak żeby odebrać ścieki od tych, którzy te ścieki produkują. Zapraszamy teraz Państwa na krótką przerwę muzyczną, po której wrócimy do rozmowy.
krótkiej przerwie wracamy do rozmowy. Przypominam Państwu, że dziś w audycji Bez Komentarza naszym gościem jest burmistrz Opoczna, pan Jan Wieruszewski. Panie burmistrzu, oprócz tych inwestycji drogowych w ubiegłym roku, co jeszcze udało się zrealizować w mieście? Właśnie, ja wspomniałem o tych najważniejszych, które mają chyba największy wpływ na funkcjonowanie, na rozwój miasta, ale może kilka zdań jeszcze na temat tego ubiegłego roku, bo na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 35 milionów złotych. To była rzeczywiście spora kwota. W ramach tej kwoty udało się zrealizować bardzo wiele zadań, bo to były również i zadania z zakresu kultury, to była też rewitalizacja części miasta, tak jak to wspomnieliśmy, realizowaliśmy właśnie na ukończeniu są niektóre inwestycje też z zakresu kanalizacji, ten zakład usług komunalnych, zakład oczyszczania miasta, który i wysypisko śmieci, które zbudowaliśmy, to był największy wysiłek, bo wartość ponad 34 miliony złotych, to oczywiście to zadanie, które było realizowane w cyklu dwuletnim, trzyletnim właściwie i to było zakończenie. Właściwie wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, jakie były w ubiegłym roku, jeśli chodzi o pozyskanie środków europejskich, zarówno te na inwestycje, jak i oczywiście z kapitału ludzkiego i z PROW-u też, bo mówimy tutaj też o inwestycjach z zakresu kultury, sportu, bo zbudowaliśmy dwie szatnie, cztery świetlice, dom ludowy, to już z RPO, to taki, powiedziałbym, największy, najbardziej okazały, gdzie można organizować rzeczywiście duże przedsięwzięcia, ale też realizowaliśmy, tak jak wcześniej wspomniałem, z kapitału ludzkiego wiele przedsięwzięć, zarówno tych bezpośrednio poprzez gminy, jak i poprzez szkoły, na przykład przedszkole unijne, prawda, bezpłatne dla dwóch grup. To również wiele projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, głównie skierowany dla osób bezrobotnych, korzystających do tej pory z pomocy społecznej, po to, by te osoby przygotować do tego, żeby mogły usamodzielnić się i oczywiście szukać swoich szans też na rynku pracy. Także tych zadań, działań, które podejmowaliśmy, było rzeczywiście sporo. Ale też jesteśmy w stowarzyszeniu, w lokalnej grupie działania Dolina Pilicy, gdzie też tutaj korzystamy z tych środków. W ubiegłym roku też składaliśmy wnioski, właściwie w tej chwili przychodzi czas na ich realizację. Jeszcze mamy taką możliwość, żeby w ramach oczywiście tego stowarzyszenia, tej Doliny Pilicy, zrealizować kolejne zadania i je przygotowujemy oczywiście na ten rok. Ja tylko powiem, że w ostatnich latach gmina na inwestycje wyda duże kwoty w porównaniu oczywiście do lat, gdzie nie można było, czy w ograniczonym zakresie można było korzystać ze środków zewnętrznych. Ja tak oceniam, że w okresie ostatnich 3 lat nadrobiliśmy około 8 lat, a może nawet więcej, jeśli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych. Ja to przeliczam mniej więcej po wydatkach na inwestycje, bo w poprzednich latach, kiedy nie korzystaliśmy ze środków zewnętrznych, średnio wydawaliśmy na inwestycje około 10-12 milionów złotych, natomiast ostatnie lata były, rok 2010 to prawie 50 milionów, w ubiegłym roku ponad 35 milionów złotych. No oczywiście te lata, które teraz przed nami, bo pewnie pani zapyta, co? Właśnie zapytam. W tym roku i w kolejnych latach. Z całą pewnością te wydatki muszą być już ograniczone, dlatego że trzeba dać odpocząć, myślę, że wszystkie samorządy w Polsce budżetom, by przygotować się do kolejnej perspektywy. Mam nadzieję, że tutaj się nic złego nie stanie z Unią Europejską i w tej kolejnej perspektywie samorządy również, ale to nie tylko samorządy, będą mogły korzystać również z tych środków europejskich. Ale odpoczynku wielkiego w zasadzie mieć nie będziemy, bo do 2014 roku, tak jak tu wcześniej wspominaliśmy, musimy zrealizować te zadania, które są z zakresu budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji w aglomeracjach. I tak jak wcześniej tutaj wspominałem, przed nami największa inwestycja, co prawda realizowana już przez nasze przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, jest to spółka, gdzie właścicielem w 100% jest gmina. To jest realizacja tej największej inwestycji, najważniejszej, wartej ponad 60 milionów złotych. I wszystko też wskazuje na to, że już oczywiście poza aglomeracją, bo z PROW-u będziemy realizować kolejną inwestycję z tego zakresu, budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację dla miejscowości Izlewni Kruszewiec, ponieważ nasz wniosek jest na liście rezerwowej i już z realizowanych przetargów
na zadania, które oczywiście uzyskały wcześniej dofinansowanie, okazuje się, że już pozostają jakieś tam pieniądze, już się odkładają również i na te inwestycje, także za chwilę pewnie też będziemy przystępowali do realizacji tej inwestycji. Ale dla miasta, myślę, w tej kadencji, tych 3 lat, które zostały, chyba takim największym wyzwaniem to jest budowa przystanku na Centralnej Magistrali Kolejowej. To jest zadanie, do którego przywiązujemy dużą wagę i myślę, że tutaj w porozumieniu z PKP, gdzie jest na dzień dzisiejszy, myślę, dobry klimat, są deklaracje, są działania, że wspólnie uda nam się doprowadzić do finału to zadanie, co do którego tak wiele lat już podchodziliśmy, było nawet już był taki moment, kiedy mieliśmy projekt pozwolenie na budowę, mieliśmy przystępować do realizacji, okazało się, że w tym samym czasie PKP zdecydowało o przygotowaniu projektu na przebudowę Centralnej Magistrali Kolejowej już w ramach tego projektu szybkich kolei. W związku z tym wstrzymano nam, nie mogliśmy tego zrealizować, ale na dzień dzisiejszy te prace studialne jakby w tej chwili już są kontynuowane i pod kątem już tych szybkich kolei, ale też mamy jakby zielone światło, jest taka informacja, że równolegle można podejmować działania w kierunku budowy przystanku na Centralnej Magistrali Kolejowej. Proszę powiedzieć, czemu to jest takie ważne? Bardzo ważne, dlatego że myślę, że i również dla Tomaszowa, skoro już jestem tutaj w Tomaszowie, na dzień dzisiejszy zarówno Opoczno, jak i Tomaszów poprzez ograniczenie, które nastąpiło, jeśli chodzi o kursowanie pociągów, właściwie zamknięto, na przykład tak jak Tomaszów Skarżysko, tę linię dla przewozów pasażerskich. To jest o tyle ważne, że otworzy nam dostęp do dużych aglomeracji, dużych miast, bo ja już pomijam docelowy projekt, który zakłada oczywiście, że Opoczno będzie węzłem drugim w województwie łódzkim poza Łodzią, na trasie szybkich kolei, to dla Opoczna ogromna szansa, ale już mówimy nawet choćby na dzień dzisiejszy, bo oczywiście to jest daleka perspektywa, ale choćby powstanie przystanku dzisiaj na Centralnej Magistrali Kolejowej daje nam szybkie połączenie z Warszawą, Śląskiem czy Krakowem, czy Południem. Jeśli rzeczywiście to zadanie byłoby zrealizowane, to w godzinę jesteśmy z Opoczna w Warszawie, szybciej niż z miejscowości znajdujących się w okolicach Warszawy. Wielu ludzi nie musiałoby na przykład wynajmować i wyjeżdżać na przykład do Warszawy, prawda, i wynajmować mieszkania, bo dojazd do Warszawy byłby szybszy niż dla wielu mieszkających bardzo blisko Warszawy. I gdyby rzeczywiście ten przystanek powstał, to i dla mieszkańców również Tomaszowa, ale nie tylko, sąsiednich powiatów, dawałoby to oczywiście szybki dostęp, dojazd do tych miejscowości, bo dojazd do Opoczna, ja dzisiaj jechałem niecałe pół godziny, w związku z tym sam dojazd do Opoczna bardzo szybki i jeśli godzina do Warszawy, z tą gwarancją, że dojedziemy, bo oczywiście kiedy próbujemy dojechać samochodem, różnie to bywa, czasem trzeba niestety postać w korkach i z tych te plany się gdzieś tam muszą zawalić, bo się nie da na czas dojechać. Także to jest bardzo ważna rzecz. Myślę, że jeśli uda się połączyć te wszystkie działania, wszystkich sił, które można uruchomić, to tak jak z budową wodnicy, myślę, że doprowadzimy również to zadanie do szczęśliwego końca. No to tak, tutaj drogowo, tu kolejowo. A co dla samego miasta w tym roku? Dla samego miasta, to jak powiedziałem, to ta oczyszczalnia, oczywiście ujęcie wody jak najbardziej, to są zadania strategiczne, ale też chcemy oddać, bo termin zakończenia tego zadania to jest koniec maja tego roku, przebudowaną ulicę Skłodowską i budowę od podstaw ulicy Świętego Marka wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Inowłocką. Zadanie bardzo ważne, bo da połączenie właściwie przez całe miasto z kierunku czy ze wschodniej części Opoczna z częścią zachodnią. Jeśli chodzi o drogi, to też w tej chwili trwają prace przy przebudowie 713, czyli dadzą kolejne połączenie z przebudowywaną drogą S8 poprzez Inowłoc i Rawę Mazowiecką. Przebudowa tej drogi jest rzeczywiście dla Opoczna bardzo ważna i też bardzo ważne zadanie, gdzie miasto tu już partycypuje po 50% ze starostwem, przebudowa drogi w kierunku
Sitowej i to jest najkrótsze połączenie też z Końskimi, czyli poprzez też budowę tych dróg wzmacniamy, modernizujemy, ulepszamy układ komunikacyjny zarówno w mieście, jak i ten, który bezpośrednio daje dostęp do miasta z zewnątrz. To są te najważniejsze zadania. Oczywiście są też, będą też realizowane drobniejsze, ale zakres oświetlenia może z punktu takiego strategicznego miasta mniej istotne, ale dla ludzi z całą pewnością, tak, bo okazuje się, że czasem takie mniejsze, szczegółowe, dotyczące bezpośrednich, czy to osiedli, czy nawet mieszkańców, te zadania dla tych ludzi też są bardzo istotne. Ale oczywiście ten zakres inwestycyjny już na ten rok zdecydowanie mniejszy, ograniczony, bo tak jak powiedziałem, po tym wysiłku, który był w tych latach poprzednich, kiedy mogliśmy w pełni korzystać ze środków europejskich, teraz te budżety muszą trochę odpocząć, żeby się przygotować do kolejnych zadań, które chcemy realizować w tej nowej perspektywie 2014-2020. Proszę jeszcze powiedzieć o wzbudzającej emocje ostatniej sprawie zaniechania budowy Jana Pawła II. No właśnie, bo tutaj w tym rejonie przez wiele lat nie udało się uchwalić planu miejscowego. Te prace, te próby podejmowane były przez ostatnie 8, prawie do 10 lat. Mieszkańcy nie chcieli się zgodzić, ponieważ jest to teren zlokalizowany wokół cmentarza. Chcieliśmy oczywiście te tereny, które są w bezpośrednim sąsiedztwie, częściowo najpierw przeznaczyć pod poszerzenie cmentarza, bo ten rzeczywiście powolutku się nam zaczyna kończyć. Ale oczywiście to wzbudza ogromne emocje, bo ten teren położony jest w centrum miasta. Są to tereny bardzo atrakcyjne, drogie. Ludzie się na to nie zgadzali. Plan nie można było uchwalić. Każdy miał jakiś swój pomysł na zagospodarowanie tych terenów. W końcu po tych wszystkich nieudanych próbach zdecydowałem, że zrealizujemy drogi przynajmniej w drodze specustawy. A myślę, że później ludzie będą musieli się porozumieć, żeby oczywiście jakoś sensownie zagospodarować te działki. Ale w międzyczasie pojawiły się kolejne propozycje też ze strony ludzi, ponieważ ta ulica Jana Pawła miała łączyć ulicę Inowłocką z Przemysłową. To już na odcinku wcześniej, na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Przemysłowej, mieszkańcy zaprotestowali, bo ta droga przechodziłaby pomiędzy blokami przez tereny, które dzisiaj są terenami zielonymi, wykorzystywane na boiska, place zabaw. Ludzie zaprotestowali, absolutnie takiej drogi nie chcą. No i pozostał ten odcinek, na który już był projekt. Pojawili się inwestorzy, którzy w dużej mierze wykupili od prywatnych właścicieli działki, mają swoje pomysły i przygotowując projekty zagospodarowania tych terenów, projekty inwestycyjne, doszli do wniosku, że ta droga w ogóle będzie niepotrzebna, bo ona miała być drogą zbiorczą. Ona by odcinała osiedle, duże osiedle mieszkaniowe właśnie od tych terenów, na których mają być zlokalizowane sklepy, galerie. No i zaproponowali, zwrócili się z takim wnioskiem, propozycją, żeby dokonać zmian, żeby zaniechać budowy tej drogi, bo ona zamiast usprawnić, poprawić warunki funkcjonowania zarówno mieszkańcom, jak i oczywiście tym usługom, które tam byłyby zlokalizowane, będą utrudniały. Stąd zaproponowaliśmy, żeby rzeczywiście zaniechać realizacji tej inwestycji. W ten sposób skoncentrować się oczywiście na budowie, przebudowie drogi, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie, która da również podobne połączenie. Przede wszystkim ten wniosek wynika z tego, że w międzyczasie zostały zbudowane drogi, które łączą, drogi w ramach też tej północno-zachodniej obwodnicy, które połączyły już te tereny, o których mówiliśmy, od wschodu, wschodniej części miasta do zachodniej. I równolegle, w niedalekiej odległości planowana jest kolejna ulica, czyli przedłużenie ulicy Granicznej Powstańców do ulicy Przemysłowej. W związku z tym również i ci projektanci, którzy pracowali nad zagospodarowaniem tego terenu, mówią, no nie ma sensu, żeby rzeczywiście tak gęsto poszatkować ten teren drogami. Stąd taka decyzja, radni się do tego przychylili, chociaż niejednogłośnie, bo niektórzy uważają, że mimo wszystko ta droga powinna być realizowana. Ale zwykle tak jest, że kiedy się przedstawia różne propozycje, te spojrzenia różnych osób mogą być bardzo różne. Każdy oczywiście ma, czy obserwuje, czy swoje stanowisko wypracowuje na podstawie oczywiście obserwacji z własnego miejsca, tam gdzie się znajduje, i ocenia oczywiście zawsze tego typu propozycje w taki sposób. Proszę powiedzieć, czego moglibyśmy życzyć władzom na ten rok? No przede wszystkim zrealizowania
budżetu, chociaż tutaj czasy są trudne, to i już planowanie dochodów, planowanie tego budżetu jest bardzo ostrożne po to, żeby oczywiście za wiele nie ryzykować. Żeby się pojawiły jeszcze jakieś tam pieniądze na horyzoncie, które można byłoby pozyskać. No i oczywiście przede wszystkim, żeby był postęp w przygotowaniu tej bardzo ważnej inwestycji. Mam na myśli tutaj, budowę tego przystanku na Centralnej Magistrali Kolejowej, bo jest to inwestycja, o którą miasto zabiega no już ładnych kilkadziesiąt lat. Dzisiaj możemy tylko porównywać Włoszczową, bo razem zabiegaliśmy, wtedy walczyliśmy, we Włoszczowej się udało. Wszyscy ci, którzy mówili, że zupełnie niepotrzebnie, bo będzie mało pasażerów, dzisiaj się okazuje, dzisiaj kiedy pytamy przedstawicieli PKP, czy są zadowoleni, czy warto było, to odpowiadają jednoznacznie, że tak, ponieważ potok podróżnych jest zadowalający. I myślę, że podobnie będzie w Opocznie, bo Opoczno jest zdecydowanie większym ośrodkiem. To te najważniejsze, a wiadomo, że jest też wiele takich drobniejszych spraw dla ludzi, bardzo ważnych, bardzo istotnych. Ale myślę, że jeszcze takie jedno życzenie, żeby w tych trudnych czasach działać wspólnie. Wtedy jest łatwiej, bo zawsze w trudnych sytuacjach powinniśmy się mobilizować i myślę pracować dla regionu, dla tej ziemi opoczyńskiej. Myślę, że nie tylko ziemi opoczyńskiej, bo możemy tutaj mówić dla województwa. Dzisiaj ludzie z Opoczna pracują w Tomaszowie, z Tomaszowa w Opocznie. Myślę, że każdy sukces jest naszym wspólnym sukcesem, bo poprawia warunki życia mieszkańcom województwa, myślę, że i kraju oczywiście, bo trudno tutaj zawężać się tylko i wyłącznie do jednej gminy, do jednego miasta, bo myślę, że dzisiaj, tak jak jeśli chodzi o Unię Europejską, granice są otwarte tak samo i między gminami, między powiatami, gdzie ludzie się przemieszczają, w związku z tym każde działanie dla dobra jest, powiedziałbym, taką wartością dodaną. W takim razie wielu takich działań życzymy. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, a przypominam, że relację telewizyjną z dzisiejszego programu będziemy mogli obejrzeć w telewizji Amazing w sobotę i w niedzielę po godzinie 16. Szukajcie też na portalu tvtomaszów.pl.